są źleczki. A tu taka z tym czerwonym w środku. Ciao, questi sono tutti i nostri formaggi della zona, siamo in Carnia. E questo è il negozio del Vantagliamento e nel Monzo. Questo è il punto di Ovaro e queste sono tutte le nostre specialità, formaggi a pasta morbida, stagionati, e questa bellissima signora è stata molto brava a voler far conoscere le nostre specialità. Zapraszamy, naprawdę, bardzo miła pani i pyszne sery. Pani daje pokosztować wszystkiego, co tutaj jest, zanim się kupi, więc naprawdę zapraszamy. Taki ser. I w prezencie jeszcze dostaliśmy na wyłotne dwie motorelki. Tak. Będzie jedzone. Naprawdę, powiem wam, warto tutaj zajrzeć. Jak kilka lat temu było świetnie, nadal jest świetnie. Polecamy tutaj przyjechać, jak będziecie w okolicy. No i mamy super fotelczyka, której różnej, jak to się nazywa, różne stadium dojrzewania. Nie pamiętam nawet. Istotne, dobre jest. Tu jest ta mozzarella. To akurat z Lidla, ale też mortadelka musi być. Jeśli Patrycja je ser. Żółty. A je. Nie żółty, Patrycja, to się nie mówi, że to jest żółty ser. Dobra, no żółty. To znaczy, że musi być dobre. Do tego pomidorek, który tutaj ma smak. I takie też kupiliśmy teraz. Ogólnie takie wędzone małe serki. Jak się rozerwie, to w konsystencji przypomina. Są takie korbacze, tak zwane u nas w Polsce. Podobne do tylko to jest po prostu w innym kształcie, no ale smakuje bardzo podobnie, też dobre są. Po jedzeni, powiem wam, Patrycja się z alkoholu zabiera. Tak, tam było winko w tym, no. Co mówiłem? A, że po jedzeni, powiem wam, 3 składniki, 4, ale takie miejscowe, dobre i więcej nic nie trzeba. Można szarpać jedno, drugie, trzecie i to już ma smak. Nawet bez przygotowania specjalnego. Ale z uwagi na to, iż mamy świetne składniki, zrobimy. Na pewno zrobimy pizzę. Zobaczycie, jak można zrobić pizzę w wannie, nie mając piekarnika. No i sprawa wygląda tak. Ogólnie tam jest zamknięte. Ale na drzwiach wisi karteczka z numerem telefonu. Gdyby nie Google Translator, to byśmy nie ogarnęli. Wysyłamy wiadomość do właściciela. Właściciel odpisuje, że nie ma najmniejszego problemu, możemy sobie tutaj przenocować. Także widzicie, da się. No i no, jak ty się zaprzyjaźniasz z miejscowymi? To idzie, przywitaj z kotkiem. Chcesz się przywitać z kotkiem? Nie tak blisko. Nie, mu nie zrobił. Nie goń kota. Ty niedobry dzień. Nie wolno, tu bo kotek się boi. Kotek jak będzie chciał, to ci wpierniczy. Chodź, tu bo kotek się ciebie boi, chodź. Zostaw kotka. Taki cwaniak przed kamerą, nie? A no, tak to no. Się bał. Tak to się bał, nie poszedł. Stary kamerę włączył i ten cwaniakuje. Ja weź. Myślę, że go obronimy. Tak. Jak coś. Dzień dobry. Dlaczego w górach się fajnie wcześniej wstaje? Mimo, że jest trochę chłodno. Dla widoczków. No okej, okay, no w GoPro tego fajnie nie widać. A tam są takie ładne góreczki. Tam gdzieś za mną. Tam. Tak fajnie jest, słońce ukrywa z samego rana. No. A my już dojdziemy spacerek. Patrycja pewnie wstała. I lecimy dalej. Te zadowolenie, jak Patrycja otwiera kolejny słoik Nutelli. A masz wielki ten słoik tym razem? No, kilogramowy. Ja pięknie. No ile ci to wystarczy? Ja to nie wiem. Jak dużo mi zjesz z tego? To jest śniadanko, nie? Tak.
Słodka Nutella, masło orzechowe, inny rodzaj masła orzechowego z białą czekoladą. I tu jest, nie, opakowanie po maśle orzechowym, ale to jest dziennik z domu. Słodziutko. Patrycja zadowolona, jak jest słodziutko, tak? Tak. Siedzi i czeka, aż go ktoś wpuści. To nie zostało mi karteczka. Polecamy miejscówkę. Szybki update stanu kilometrowego. 1021 km zerwane. Trochę szybko odparujemy i lecimy do sklepu, bo potrzebujemy, to potrzebujemy resztę składników na nasz obiad dzisiaj. Tak. Co my robimy na obiad dzisiaj? Karbonarkę. Karbonarkę robimy. Standardowo księgowa. Ty się nie śmiej. Zapisano ranek. To trzeba zapisać w zakupy w Lidlu. Dobra, a my mamy w planie znaleźć wodę. Patrycja już znalazła na parkomencie. Lecimy, ma być jakiś kranik przy parkingu. Także wodę trzeba zatankować. Zobacz, jak się woda będzie szczęśliwa, jesteś, nie? Tak. Jak jest woda, to jest dobrze. Patrycja musi mieć przynajmniej pół baku wody i pół baku paliwa. Wtedy jest, wtedy się czuje spokojnie. Brawo. Oblało mnie. Woda lej. Kolejny punkt. Miejscówka. Będziemy robić obiad. Głodna jestem już. Po prostu jest głodna, niemożliwe. Dobra, mamy jakąś fajną miejscówkę z polecajki nad rzeką. Znaczy nad rzeką, z tymi rzekami tutaj to jest też tak. A to zajdziemy nad rzekę, to wam opowiemy, jak to jest z tymi rzekami tutaj. Pojazdy w ruchu. Czyli, że tu jeszcze ma auto. No, te ciężarówki tu jeżdżą. Aha, ty czytasz jakieś... No, Boże, co mi tam... No dobra, stanęło na tym, że tu się nie da, bo co chwila tędy przylatuje wielka ciężarówka, robi wielką zadymę. A tego nie lubimy. Dobra, znaleźliśmy jakąś inną miejscówkę, kawałek dalej. Zobaczymy, co tam będzie. W lasku. Patrycja, tak? Co będziemy robić? Pójdziemy z psem, a później będziesz robił karbonarę. Przecież ty od godziny mówiłaś, że chcesz jeść. No ale musimy psa wysikać. Tylko to takie kiepskie to jeziorko. Po drodze mijaliśmy takie ładne, kolorowe. Ale jakie ryby tam są. Ale woda taka sobie brzydka. Tam jest coś ciekawego na górce, tam. Serduszko! Jak da zrobić zbliżenie, to będzie widać.
O, jaka ryba się rzuciła. To co? Obiadek. No i mamy to. Karbonarka po naszym patycie. Uważasz, że jest dobra? Pyszna. Najlepsza. I w dodatku zajmuje 10 minut. A w ogóle to, jeśli lubicie czasem coś dobrze zjeść albo sami zrobić, dajcie znać. Postaramy się wrzucać więcej przepisów, o ile was to będzie interesowało. A tymczasem wypróbujcie to. Polecam. Mega. Ale ci się nawinęło. No dawaj. Nie, bo ja nie mogę patrzeć w dół. Ani w... To nie patrz w dół, patrz w górę, Patrycja. Patrycja, ze słabościami trzeba walczyć. Dawaj. Dobra, wyżej już nie ma. Wyżej? Nie ma? Dobra. Ojej. Ale no nie wiem. To we Włoszech strasznie dużo jest takich miejsc do obserwacji ptaków. Tak. Oni chyba zwłaszcza w rejonie tam Molfalcone. Tam jest tego. A w ogóle tam jest najwięcej tego ptactwa. Tak, i Grado. Kolice Grado, Duino. Ale to wam pokażemy, mamy nadzieję. No. Że zajedziemy do Duino, prawda Duino? Pod znakiem Duino znowu trzeba zrobić. Dobra, bateryjka się nam rozładowała. Taka wieżyczka fajna. I co najśmieszniejsze, tam u góry jest router Wi-Fi. Z jakąś siecią. Niestety zamkniętą. Ale w jakimś celu jest. Patrycja, jak było na górze? Strasznie, bo ja mam wysokości. Ale weszłam, dałam radę. Chodzimy wyższe górki zaliczać. No chyba ty. Tam widać to serduszko, o którym mówiłem. Do auta i lecimy dalej, nie? Tak, do sklepu. Znowu do sklepu, Patrycja? Do centrum handlowego. Kupisz mi jakiś włoski ciuszek? To był żart, powiedz. Nie. Powiedz wszystkim, że to jest żart. Nie, no żartuję. Po co lecimy tak naprawdę? Do sklepu z elektroniką, tak? Aha. Potrzebujemy kartę. No, bo się nam sypie ciągle. I internet. I potrzebujemy tak internet, kartę do telefonu z internetem. Jaka powaga. A noi delle Marche ci dicono meglio. Non è vero niente ragazzi, è romano quando mette in vita a pranzo. È sempre romano che offre, è sempre più realtà l'ultima riceve. Gattolo molto rondo e ciao amico di Roma. Mesmo è del centro umano. Poi faremo il sole e andiamo. Posso dire che è vero, i romani offrono sempre. Zawracamy. No i dojechaliśmy do centrum handlowego. Tak, po pewnych poprawkach. Tak, i idziemy szukać karty i karty. Dwóch kart. Jakie karty i karty? No karty do aparatu, znaczy do pamięci i do telefonu. No, damy znać, co się udało zatrzymać. No, jak zostawiamy auto w słonku, zamykamy ten kawałek, zasuwamy roletki, uchylamy okno z tyłu, włączamy wentylatorek, żeby wyciągał i piesiuncio zostaje, tak? Zostaje taki piesiuncio tu.
No. My lecimy zobaczyć, co się nam uda zarobić. Z ciepło. Jest i woda. Jedno mamy, internecik. Chyba jakieś, jak dobrze pamiętam, 100 giga za 25 euro. W sumie za mniej, bo to za kartę było coś, nie? No to się w sumie wyjdzie w praniu, to zawsze w praniu jest, bo ogólnie to mało po angielsku rozmawia, więc... Tylko po włosku. Tylko po włosku. Zobaczymy. Nie ma szału z tymi kartami tutaj. Karta maksymalnie 128 giga. Sandiska. A może sotek gliczy? Fanta winogronowa. Cholera, będzie słodki. Dobra, testujemy to. Zawsze będziemy jakiś ciekawy napój testować. I co? Dobra. Podobnie trochę właśnie do tego, co piliśmy na Węgrzech, jak wracaliśmy z Turcji. To tak bardziej czuć imbir. No, coś jak taki fajny napój imbirowy. A tu już święta, a mamy połowę października. Dobra, wyczailiśmy coś, co wygląda jak sklep z elektroniką jeszcze. Bo po tych nazwach to tutaj mało rozumiemy. No, ale tam są telewizory, to znaczy, że jest elektronika. Dobra, szału nie było. Trochę za drogo. Już były większe rozmiary, ale i Samsung był. Ale trochę za drogo. Zobaczymy. Może gdzieś jakąś promkę znajdziemy jeszcze. Po kartę, a kupuję te kupić. Aha. Co za bicie. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego czasem trzeba znaleźć jak to się nazywa, taką wysepkę, na której krzaczek już padł. Po to, żeby auto zaparkować. Dobra. Internet jego ogarnięty, po dziwo już działa, w sumie to mamy 100 giga za 10 czymś tam, nie? Tak. No w sumie nie najwyższa cena. 100 giga to jest dość sporo. Turcji drożej wychodziło. No. No. Zobaczymy, na ile nam to wystarczy. No, a my dalej pod sklepikiem, bo trochę nam zeszło. Ja jeszcze byłem pokorzystać z Wi-Fi tam na miejscu, z nadzieją, że wrzucę film dla was! Drugi, ale tam nie wyszło. Dlatego musiałem wtedy uruchomić to i skorzystać już z naszego. Patrycja zrobiła koktajl bananowy. Ja już pewnie piję, Patrycja też. I dzisiaj na kolację powtóreczka. Tylko dochodzą do tego oliwki. Ostatnie oliwki z Turcji. To są w tym momencie jedyne. Już żadne inne nie są dobre. Mortadelka, serki z wczoraj. A propos tego serka, nazywa się to skamorca, jakoś tak. I to jest po prostu krowi serek wędzony taki, dlatego smakuje bardzo podobnie jak te u nas. Ziemuś, a ty na co czekasz? Na włoski serek. Tak myślałem. Ty lubisz serki, nie? No, szkoda, że nie mogę. No, ale lubię. Już jestem ogarnięta.